Piotruś, bardzo udanie inaugurujemy sezon w rozgrywkach Ekstraklasy, pokonując Podbeskidzie 4-2. Jak podsumowałbyś to spotkanie? Dokładnie, na pewno fajny mecz dla kibiców, dużo bramek. Gdzieś chcieliśmy tą inaugurację zacząć zwycięstwem. Pierwsza połowa, można powiedzieć, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Świetnie zaczynamy, strzelamy szybko bramkę. Strzelamy kolejno, można powiedzieć, układamy sobie ten mecz. Ale po przerwie gdzieś, no nie wiem, za łatwo tracimy te bramki i robi się gorąco w końcówce. Na szczęście jeszcze dobiliśmy rywala na koniec i 3 punkty zostają w Zabrzu. Wszedłeś na boisko zmieniając Aleksa Sobczyka, szczeliłeś bramkę, w drugiej połowie również trafiłeś do siatki, jednak sędzia odgwizdał spalonego piłka, szukacie w polu karnym. No tak, gdzieś tam przy stałym fragmencie piłka mnie, można powiedzieć, znalazła. No niestety tam pewnie był spalony, bo gdzieś tam wbiegłem na krótki słupek i byłem za tymi obrońcami. No ale spadła, niestety sędzia gwiznął, szkoda, ale ważne, że 3 punkty zostają w Zabrzu. Teraz krótka regeneracja już w piątek. Mecz z kolejnym Beniaminkiem ze Stalą Mielec. Dokładnie, szybka regeneracja, krótki tydzień treningów i jedziemy do Mielca po kolejne 3 punkty.